Krótki filmik z wyjazdu. Zostało nam obecnie 110 km. Stuknie nas? Nie, wyhamował. Klient się spodziewa akurat 110 km. Aha. Jeszcze jakąś stację kontroli muszę mieć. Kurwa mać, no do nic. Chyba tu, nie? Czy nie to? Aha. Nie, tu wjechałem. No i co, już? Spóźniony, kurde, jestem, a oni jeszcze tu, kurde, na kontrolę będą brali ciecie malinowe. Panie, mam do pokonania stówę. Z mniej niż pół godziny. Tak, więc dojechałem tutaj, jechałem ciężki cały dzień, całą noc i teraz właśnie mamy teraz spóźnienie. I jeszcze tutaj po drodze miałem dwie kontrole, inspekcję drogową. To też mnie wydłużyło, 4 godziny mi zajęli. I dlatego mamy opóźnienie, moi drodzy, ale już cisnę 78 km. Nie jest tak źle. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra. No już tak trochę nie szaleję, bo nie wiadomo, co tu się może wydarzyć, a nie znam tego dokładnie portu. O kurwa! No to się tu wydarzyło teraz. No trudno, czasem się tak zdarza. No i jedź, żeż. No. A, nie wyprzedzę, dobra. Tu zaraz skręcamy. Jezu, jakie ronda tutaj.
Po tej trasie myślę, że... Może sobie trochę pozwiedzamy. Tutaj na zakupy bym przyjechał. To wiecie. Człowiekowi też się coś od życia należy, nie? Nie tylko ciągle jazda za tym kółkiem. No, myślę, że nie będziemy aż tak spóźnieni. Staram się o, tu cysterny widzę mają Mercedesy. Nie, Renaty. Dobra, pominijmy to, zaparkujmy. Ile? No jest lekko opóźnienie, no. Trzeba się z tym liczyć. O kurde. No, skurwa mać. Ale mogę wziąć bank, bo chyba pospocałem. 4000, to mi zaraz nabiją. Dobra, poczekajcie chwilę. Także kończymy z takim przykrym kątem.